To jeden z najtrudniejszych dni w mojej karierze, mówi dzisiaj trener Tomasz Turnbichler. Po inauguracji sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich Polacy wypadli w niej bardzo słabo. Tylko Dawid Kubacki z punktami. W finałowej 30 zajął 21 miejsce. Poza konkursem i Kamil Stoch, i Piotr Żyła, i Aleksander Zniszczoł, i Paweł Wąsek. Polacy mają dużo problemów. Tracą po kilkanaście metrów do najlepszych, ale zdaniem szkoleniowca można będzie to naprawić. When we talk about David, he had not really good preparation. David nie mógł porządnie trenować przez ostatnie dwa tygodnie. Potrzebuje teraz więcej skoków, żeby złapać odpowiednie czucie i świeżość w nogach. Jeżeli chodzi o pozostałych skoczków, to widzę ten sam schemat. Chodzi o kluczowe elementy, nad którymi pracowaliśmy przed rokiem, czyli pozycję najazdową i odbicie. Nam tego brakuje. Nasi rywale w tych elementach są mocniejsi, co przekłada się na większą prędkość w czasie lotu. Dzisiaj wrócę najlepszy Austriak Stefan Kraft i to on jest pierwszym liderem Pucharu Świata w sezonie 2023-2024, a na podium także wiekowi Pius Paszke i Stefan Laje, dwaj zawodnicy z niemieckiej kadry B. I niech to będzie też pocieszenie dla Polaków, że cały czas można i trzeba próbować, walczyć i oby było lepiej.